To już 14 śniadanie profesorskie. Ale przez moment cofnijmy się do roku 1400. Podobno było tak samo upalnie jak dzisiaj. I tu, w tym miejscu, przynajmniej większość historyków tak to przyjmuje, że to było to miejsce, a nie inne. Tu pan profesor Waltoś zaraz do tego dołączy. Że to było to miejsce, taka temperatura i tak podniosły nastrój i w obecności króla Władysława Jagiełły ta uroczystość jeszcze w dniu takiej patronki jak dzisiaj się rozpoczęła. I to wtedy, 26 lipca, został wydany drugi przywilej fundacyjny, który pozwolił odrodzić się uniwersytetowi. Właśnie tu, w tym miejscu. I teraz przyznam rację panu profesorowi Waltosiowi, że nic, że kalendarz astronomiczny przesuwa tą datę troszkę do przodu. O, 2 tygodnie około. To nic nie zmienia, bo my już tu na stale od 14 lat o tym pamiętamy i w tym święcie uczestniczymy. Panowie i panie profesorowie, jest piękna pogoda. Jest chyba to samo miejsce, gdzie wtedy się to wszystko odbywało. No nie ma tylko króla Władysława Jagiełły, ale wtedy, żeby tą uroczystość jeszcze bardziej uwznieślić, nadać jej jeszcze większą rangę, poproszono o wykład. I ten pierwszy wykład powiedział biskup krakowski, Piotr Wysz, doktor obojga praw uniwersytetu w Padwie, jak pisze profesor Waltoś. Oczywiście tematyka była prawnicza. Spotkamy się wszyscy 1 października na inauguracji 650 roku. Ale to jeszcze jest trochę czasu. Możemy odpocząć. Bardzo serdecznie państwu takiego wspaniałego, dobrego odpoczynku życzę. No i pamiętając o tym, że dzisiaj jest taki specyficzny dzień, 26, wszystkim Annom obecnym tu na sali, wszystkiego najlepszego z okazji imienin. Zapraszamy do stołu.